Cześć, Peter z tej strony. Dzisiaj trasa do Łodzi, a dokładniej do Aleksandrowa Łódzkiego na nocleg, gdyż jutro mam szkolenie z bezpiecznej jazdy tam na torze Łódź. Jak to wygląda? Postaram się to pokazać. Mamy 76% baterii, z czego około 9% to jest energia jeszcze naładowana na Greenwayu po cenie 2,50 za kWh, a reszta to jest na superchargerze Tesli po złoty 70 zł za kWh. Mamy godzinę 19:37, jest 9 stopni Celsjusza. I teraz już komisyjnie mogę skasować pomiar. Dobra, teraz się to przełączę i jaki jest plan na trasę? Plan na trasę jest taki, że jedziemy zgodnie z tym, co zaplanował mi eBattery Route Planner, czyli ABRP. Jedziemy przez Ionity Radomsko i jedziemy do hotelu do Aleksandrowa Łódzkiego, gdzie pod nim jest ładowarka Type 2, czyli prądu przemiennego 22 kW z Greenwaya. W Greenwayu znowu dzięki EV Klubowi Polska mam 25 kWh za darmo, później będzie po ich stawkach normalnych. No a dlaczego nie jadę przez Katowice? Szczerze mówiąc, chcę trochę zobaczyć tą nową, niedawno otwartą stację Ionity w Radomsku i jak ona się sprawdzi. Tak więc jedziemy do Radomska, tam mamy się naładować do 46% i później dojechać już do Aleksandrowa Łódzkiego. Taki jest plan na tą trasę. Miejmy nadzieję, że wszystko się uda, że ładowarka będzie działać i że ładowanie wystartuje. Zwykle nie ma problemu, ale czasami może być, więc oby bez większych przygód, ale zobaczymy. Na pewno będę raportował. No cóż, obiecałem, że będę raportował, no to raportuję. Jesteśmy pod Ionity Radomsko. Ile to jest stacji? 2, 3, 4, 5, 6 stanowisk ładowania do chyba tam było 350 max mocy. Nieźle, nieźle. No my możemy przyjąć max 250, zobaczymy ile będzie. Mamy 22% baterii, czyli troszkę więcej niż się spodziewałem i niż eBattery Route Planner mi policzył, więc teoretycznie ten postój powinien trwać krócej. Przypominam, ładujemy się do 46-47%. Więc zaraz zobaczymy, jak to będzie. A jeżeli chodzi o statystykę, to tutaj przejechaliśmy 193 km, zużyliśmy 38 kWh, średnia energia 199 Wh na kilometr. Tutaj wchodzi głównie no trochę jazdy miejskiej, trochę jazdy 50, bo tam, czy tam 59. Czyli, bo 50 było ograniczenie, bo tam jakieś roboty po drodze były. No i 140 po autostradzie i 120 po SC. Więc takie mieszane, ale z przewagą tych szybkich tras. No, tak to wygląda. To jak mówiłem, a my się podpinamy. I jak ciężko się podpiąć. Teraz tak, Ionity jest w roamingu Greenwaya. Teraz wyjdziemy sobie. I tu mamy, otworzymy sobie gniazdko ładowania. Weźmiemy sobie kabelek. To było najpierw. To pisze najpierw.
umowa bez umowy, coś tam, coś tam. A ja spróbuję sobie wziąć kartę Greenwaya. Płatność zakończona sukcesem. I teraz możemy podłączyć kabel. Więc podłączamy kabelek. Ciężki, gruby kabelek. Naciągniemy. Przepraszam, że tak jest. Rozdać, ale go, o, proszę bardzo, wykrył. Zapięty. Dobra. Coś kliknęło. Tutaj. Okej. Przygotowanie do ładowania. I... No, zmieniło się tutaj. Miernik ten. I jest zielone. I teraz patrzymy, ile mamy. Mamy limit ustawiony na 80%, że się do tylu nie będzie ładować. Pozostały czas jest 35 minut. 115 kW. 116, 118, 119. 121, zobaczymy. 124. Jaki będzie mil pik? 131, 138, 139. 146, 147. 148, już 23%. Chyba 144 kW, 148 pik. Mogło być lepiej, ale no też nie podgrzewaliśmy baterii. 24% już. W międzyczasie, jak to mówiłem, już skoczyły 2%. Chyba zaczyna działać powoli pompa ciepła albo klimatyzacja. Troszkę pompa ciepła, trochę lepiej odgranie czuję. No i tak to wygląda. No to co? To ładuje się. Zobaczymy, może przejdę się gdzieś w okolicy, zobaczyć co tu jest jeszcze. No i wszystko tutaj będę raportował. Ile co trwało, ile mamy. Ja mówię, ładuję zgodnie z ABRP, ponieważ w hotelu oczekuje na mnie ładowarka prądu przemiennego Type 2. 27% już. No to chyba pójdzie szybciutko. Zaraz zobaczymy. Zobaczę, czy coś mogę tutaj do jedzenia kupić. Albo coś. Ej, to tylko na szybko zrobię, że jest 21.59, doładowałem 67%. Większość czasu spędziłem w pobliskim barze grillowym. Zamawiając jedzenie, a teraz będę musiał zjeść. Ciekawa sprawa, mają 5% dla ładujących się tutaj na Ionity, więc to jest to, co ja mówię. Te samochody się za szybko ładują. Nie ma kurde szans, żeby się naładować. Zawsze musi być się więcej naładować, albo trzeba jechać, znaczy lecieć i odpinać od ładowarki. Cóż. Jest godzina 22.10, 7 stopni Celsjusza, jakby co. I jedziemy dalej. Prognozowany przejazd 24 z stanem baterii 34%. ABRP pokazywał trochę mniejszy. No a też należy pamiętać, że w sumie naładowaliśmy 20% więcej niż chcieliśmy, czy 21% nawet procent więcej niż chcieliśmy. Będzie to miało znaczenie później, ale jakoś sobie poradzimy. Jadę. 22.11. Dobra, no to podsumowanie. Jest 23.23. Dać. Jest 23.23. Przejechaliśmy na 30%. Jesteśmy pod kamienicą numer 6, gdzie mam właśnie nocleg. Tu widać, że stoi, się ładuje InPost. Bo czemu nie? Czyli okazuje się, że chyba to ładowarka jest ładowarką publiczną, a nie hotelową, ale co tam,
Nie szkodzi przecież, niech będzie. Teraz statystyka. Przejechaliśmy 323 km. Łącznie zużyliśmy 64 kWh energii i średnia energia była dokładnie 200 Wh na kilometr. Tutaj jeszcze tylko zaznaczę, że w sumie troszeczkę żeśmy, no tam przegapiłem jeden stream na autostradzie, więc tam trasa była trochę inna niż zaplanowana, no ale jak widać 30% mamy. Dobra, co teraz? Teraz się podpinamy, czyli otwieram tutaj, tutaj jest ładowarka Greenwaya i tutaj ważna informacja, na ładowarce Greenwaya można się ładować do 10 godzin bez, bez opłaty za zajmowanie ładowarki, więc zamierzam z tego skorzystać. Teraz jak to działa, potrzebuję, to będzie troszkę większa operacja, bo potrzebuję mojej karty Greenwayowej, ale potrzebuję także potrzebuję także franka. Czwarty. Bo jak zaraz zobaczymy sobie naładowarki, to mamy ładowarki, mamy po prostu gniazdo Type 2. Tutaj widać, to są urządzenia marki Enelion czy Enelion, nie wiem jak to się nazywa. To jest taki carporcik bardzo ładny, więc można sobie tu spokojnie zostawić auto. Nie wiem, czy na tym carporcie są jakieś panele, możemy myślę to zobaczyć później, ale na razie zrobimy tak, że jak się skorzystać z gniazda, zbiorę sobie taki niebieski kabelek, on jest Type 2, Type 2. Ja go dostałem, no, praktycznie jak zamawiałem, no, samochodem mi przyszedł ten kabelek. No jest dość, tylko czasami można powiedzieć trochę gruby jedna, bo on do 22 kW potrafi obsłużyć. A Tesla potrafi model 3 oczywiście tylko do 11 kW, ale to nie szkodzi. Tryb czuwania, podłącz samochód, pisze na tym wyświetlaczu tutaj. Przyłóż kartę do wyświetlacza. Dobra, coś zamigało. Przyłóż kartę do wyświetlacza napisał, ale zanim przyłożymy kartę do wyświetlacza, to podepniemy się. Teraz ciekawostka. Mam taki z AliExpressu chyba magiczny przycisk, który otwiera mi klapkę ładowania. I dobrze. Mamy za niebieski, czyli się zablokował nam kabelek. Teraz tak, wyciągamy kartę. Kartę Greenwaya i kartę Greenwaya przykładamy do wyświetlacza, tak jak tu jest. O, karta zaakceptowana. Podłącz samochód i jest. Widać, że się ładuje. Jest na zielono, się zapalił, tak samo jak tutaj tutaj nasz inpościg. I tak. Teraz ja sobie idę do hotelu, pójdę sobie przenocować, a autko w międzyczasie będzie mi się ładowało. I teraz ważna sprawa. Zamierzam prawdopodobnie jutro wyjechać na tor. Pojechać około... Zobaczę jeszcze tylko, ile czasu mi to zajmie. Zobaczę tor Łódź. Tor Łódź szkolenia. To jest 17 km i pokazuje mi, że zajmie mi to 24 minuty około. Czyli wystarczy, że wyjadę o godzinie 8, żeby tego nie pokazałem, ale no nie o to chodziło. O, widać, pozostały czas pisze, że to są 3 godziny 45 minut do 80%. 4 godziny już, ale dobra, mamy 11 kW, 15 amperów. Dobra, teraz
co jest ważne, ja chcę tutaj sobie po pierwsze w ładowaniu ustawić, że 100%. I wtedy mi się zmienia czas na 4, na 6 godzin, na 5 godzin 35 minut. Mam nadzieję, że nie będę musiał rano wstawać i go odpinać tutaj. Zresztą, tak jak mówię, limit jest 10 godzin, mam 5,5 godziny, więc będziemy spokojnie tutaj w limicie. Ładujemy się po stawkach Greenwayowych AC. Czyli taniej niż szybkie ładowanie. 11 kW. No, miałem się już żegnać, ale jeszcze taka wstawka. Okazuje się, że teraz mi pokazuje 5,5 godziny. 5,5 godziny to jest troszkę za mało, więc teraz pokażę Wam trik. Trik jest następujący, że biorę ładowanie i powiem, ograniczę sobie prąd ładowania na przykład do 14 amperów, 13 amperów. Czy mamy 6 godzin, 6,5 godziny, znaczy 6 godzin 5 minut, 10-15, chyba że się muszę iść spać. 25. No już mamy 6,5 godziny. A 6 godzin 25 minut. Czyli jeszcze powiedzmy, jak zbiję do 12 amperów. Tutaj o. Sześć godzin 45. Dobra, mamy 7 godzin, super. 7 godzin 5 minut. 10. Piętnaście. Znaczy powiedzmy, że 11 amperów. To musimy tak 8 godzin przynajmniej, jeżeli nie 8,5. No 8 godzin dobrze, żeby było. Czy dojdziemy z 11 amperami do 8 godzin? Mamy już tylko 8 kW. 7 godzin 25 minut dalej, prognozuję. Uff, jeszcze musimy zbić w takim razie. 10 amperów. 7 godzin i pół. 7 godzin 40, 45. 50, 55, 8 godzin, 8 godzin, 5 minut, 10 minut, 15, 20, 25, 30 minut, 35, no dobra, już troszeczkę będzie za dużo, 8 godzin, 40 minut, 45, wow, okej, naprawdę 11 amperów, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5, 8 godzin. No to już mamy po 7. Dobra, czyli musi być 10 amperów. Dobra, to uznajmy, że po prostu w takim razie no nie będziemy mieli na 100% pełnej baterii, ale to nie szkodzi, bo ponieważ nie potrzebujemy aż 100% koniecznie mieć. Więc ładujemy się 7 kW, mamy dostęp na 11. Dlaczego? Żebym nie musiał wstawać rano i żebym nie musiał wstawać rano i odpinać samochodu. To dlatego. Więc 7 kW będzie. Starczy. I teraz jeszcze jedną rzecz zrobię, czyli czy mogę to tutaj zrobić? Zaplanuj. Może nie tak. Bo chyba lepiej z aplikacji to zrobić, ale nie chcę sobie zaplanować wyjazd na godzinę około 8. Żeby też mi się nadrzał samochód z ładowarki. No, słuchajcie. W razie ciężkie to życie z elektrykiem. Tak się kurde wolno ładują strasznie. No. Mówiłem, za szybko się ładują. Nawet tutaj muszę ograniczać moc dość drastycznie, żeby
żeby to miało jakiś sens. Także tyle. Trzymajcie się. Dzień dobry. Jest godzina 7:55. Czyli prawie czas na wyjazd. Mamy 99%. Czyli plan się udał. Plan się powiódł. Pozostały czas 30 minut. To jest taki etap, że mamy już 6 kW i spada tutaj moc ładowania, czyli takie już ostatki. No ale nie będziemy, chociaż się dobije. Tylko czas wyruszać. 99% to jest dużo energii. No. A teraz jak się odpina? Bo chyba tego nie pokazywałem. Zawsze robię tak, że robię od bloku gniazdo ładowania. Wtedy automatycznie ładowanie się zatrzymuje. Teraz muszę odpiąć tutaj kabelek. O, klapka się zamyka. Czytam podładowania. Tutaj muszę założyć taką zaślepkę. Jest, widać. I będę musiał teraz z drugiej strony odpiąć. Powinien się odpiąć kabelek. Tak, odpiął się. Jest na niebiesko, więc wszystko dobrze. No i teraz co? Otwieramy franeczka. Ach, niechcący mi się migacz włączył. Dobra. Franeczek mokry troszeczkę, to nie szkodzi. Tu jest wszystko pozlowane. O, tu mi kapie. Bo tutaj troszkę daszek nie sięga z carportu. Ale dobra. A jestem tutaj do tego, więc ten carport troszkę niewymierzony moim zdaniem, ale nie wiem. Może na małe elektryki go projektowali. No. Teraz trzeba zwinąć kabel. To już nic ciekawego. To ja w takim razie mówię, że widzę się z wami prawdopodobnie na relacji z trasy powrotnej. Cześć. No cześć, Peter z tej strony jeszcze raz. Jestem po szkoleniu. Serdecznie polecam szkolenie z bezpiecznej jazdy praktycznie każdemu. Przynajmniej raz warto się przejechać swoim samochodem na takie szkolenie, żeby zobaczyć, jakie są limity. Myślę, że tutaj Tesla wypada i tak całkiem nieźle, chociaż oczywiście w nagłych sytuacjach to trzeba też ją troszeczkę jej pomóc, nawet bardzo. Co teraz? Teraz powrót do Krakowa. Powrót do Krakowa wygląda następująco, że mamy 82% baterii. Statystyka, od razu mówię, że no troszkę jeździłem na evencie, więc mamy 375 km, łącznie 77 kWh zużyte i średnia energia 206 Wh na kilometr. No troszkę wyszło, bo troszeczkę żeśmy stali, coś tam podgrzewane było, wychodzone z samochodu, troszkę się ochłodziło. No, takie rzeczy też potrafią zużycie troszeczkę podbić. No i teraz tak, jaki jest tutaj problem w tym momencie? Problem jest następujący, że problem jest następujący, że jestem w
w pełen emocji. No, szkolenie było dość dynamiczne i dużo się działo. No i teraz jest zalecenie takie, żeby po pół godziny zrobić sobie przerwę. Tylko że mi najbardziej pasuje, żeby pojechać tak naprawdę przez Supercharger Katowice, bo jak sobie wpisuję drogę do domu, to mi pokazuje, że przyjadę z 6% Tesla. No a nie do końca ufam temu wskaźnikowi. Może być trochę gorzej, więc wolę pojechać przez Katowice. Ale będę musiał prawdopodobnie zrobić jeszcze jeden dodatkowy postój, taki dla siebie. Gdzie dokładnie? Nie wiem. Prawdopodobnie zjadę gdzieś z autostrady. W każdym razie plan jest taki, że jadę przez Supercharger Katowice i jeszcze po drodze jakiś postój i też będę raportował. Także wracamy. Zmiana planów troszeczkę. Jest godzina 16:24. Mamy 73% baterii, ale ze względu na to, że chcę sobie chwilę odpocząć, zatrzymałem się na Orlenie i akurat jesteśmy na takim Orlenie, na którym jest ładowarka, więc się podepnę tutaj, podładuję się do tych 90%, później tam wszystko, jeżeli chodzi o koszty, podliczymy. Teraz mamy 407 km przejechane, 84 kWh łącznie zużytej energii i 206 Wh na kilometr. Tak to się w tym momencie prezentuje. Dobra, po małym hot dogu i małej kawce mamy 85%. Myślę, że możemy się odpinać, bo już tutaj przy zmienionej trasie w domu pokazuje mi, że będę miał 17% baterii. Nawet jeżeli będzie to trochę mniej, to już jest zdecydowanie wystarczająco. A to tylko o to chodzi. Później już ładowanie będę ograniał. Więc pokazuję, że będę na 19:30. To się może trochę obsunąć. Ale w każdym razie ja tutaj zakończę ładowanie. Tak jak już mówię. Niska temperatura baterii, więc niestety no miałem za zimną baterię, więc nie wystartowało z dużą szybkością ładowanie. To trwało troszeczkę dłużej, ale to i tak jest 15 minut chyba. Zresztą ja też to policzę z czasów i jedziemy dalej. Tak jest. Nie mogę wam pinu pokazać, bo bez przesady. Tutaj chowamy tą. To jest ta kartka informacyjna z kontaktem, jakby ktoś bardzo potrzebował miejsca. I odjeżdża przed nami tir, a my wyjeżdżamy. 86% nam teraz pokazuje. Było 85, to jest 86. 17% i mamy przyjechać na 19:31, a jest godzina 16:45. Statystyka była, więc nie muszę jej podawać teraz. No to miejmy nadzieję, następny raport z Krakowa. No to jesteśmy na miejscu. Godzina 19:16, 10% w baterii, niski stan baterii, a statystyka jest następująca. Pomiaru łącznie przejechane 680 km, zużyte 138 kWh, średnia energia 203 Wh na kilometr. Dobra, pełen profesjonalizm. Więc tak, ta trasa wyglądała. Obliczenia prawdopodobnie gdzieś wkleję pod tym filmem. Spróbuję wszystkie obliczyć, zarówno koszty, jak i te zużycia takie częściowe na odcinkach. Wydaje mi się, że to może dać ogląd taki, jak to wygląda. Ogólnie jak?
No, przyznaję, że powrót był ciekawy o tyle, że nie spodziewałem się, że uda się załatwić postój i ładowanie w jednym, ale się na szczęście udało. Jest to najlepiej, jak tak się udaje. No, może nie było to najoptymalniejsze, bo Orlen nie jest najtańszy, ale dużo tej energii też tam nie pobrałem, a akurat wystarczyło na powrót tutaj. Co teraz? Prawdopodobnie. No jutro jeszcze gdzieś tam będę musiał jechać z rodziną, więc prawdopodobnie dzisiaj jeszcze mnie czeka wizyta na Superchargerze. No, tak to jest, jak nie ma się gniazdka na miejscu postojowym. Mam nadzieję, że to się niedługo zmieni. To było na tyle. Trzymajcie się. Cześć.